100! Uff, 100! Kurde, no ciśnę ten brzuch, ale coś tu mi nie wychodzi. To chyba nie tak powinno wyglądać. Ale widziałem tam na sali dziewczyna. Też w podobnej pozycji stała i u niej jakoś lepiej to wyglądało. Gdzie ona jest? Aha, jest! Tu! Słuchaj, koleżanko, przepraszam, bo tutaj ja ciebie obserwowałem. Widzę, że mamy bardzo wiele wspólnego, wiesz? Mamy nie tutaj, wiem, patrzyłem na brzuch i pozycję miednicy, mamy bardzo podobno. Może byśmy zrobili razem trening? A z moją miednicą jest wszystko dobrze. Nie. Jest dobrze, ale myślę, że tutaj musimy potrenować. Dobrze, zapraszam. O! Zaczynamy od planku, deski. Bardzo tutaj efektywnie to wszystko wygląda. Piękne pośladki zaokrąglone. Ale coś bolą plecy. Dzień dobry kochani, jak już widzieliście ze wcześniejszych scenek, jestem tutaj z moją koleżanką, prześliczną, wspaniałą Sonią. Witam. Będziemy wam pokazywać się, jak pozbyć się potocznie wydętego brzucha, a tutaj mówiąc bardziej fachowo, przodu pochylenia, miednicy i aktywujemy wasze pośladki i brzuchy do pracy. Czym się charakteryzuje to przodopochylenie miednicy? Według profesora Jandy i jego teorii dysbalansów mięśniowych, w takim bardzo dużym uproszczeniu, możemy, tutaj mamy dwa obszary, które zachodzą na krzyż, które są osłabione. Będzie to rejon tutaj mięśni brzucha i osłabienie, rozciągnięcie tej grupy mięśni pośladkowych. Z drugiej strony na krzyż będą grupy mięśniowe przepięte, czyli będą tutaj to grupa zginaczy bioder i dolna część pleców mięśnie prostowników. No i tutaj teraz naszym zadaniem jest wyrównać ten dysbalans mięśniowy i ustawić ciało w poprawnej pozycji, żeby dać mu możliwość pracy. Mimo tego, że wielu osób uważa to za wadę postawy, dla mnie jest to po prostu zaprogramowana, zła pozycja, którą wcale nie jest ciężko naprawić. Ale od czego zaczynamy? Bardzo dwie proste rzeczy, od których można zacząć, które będą już game changerem, bardzo dużym, i potem będziemy tylko starali się to zakodować. Robimy dwie bardzo proste rzeczy. Zobaczcie, tutaj przede wszystkim charakteryzuje to wysuniętymi żebrami w górę i pierwsze co, kładziemy ręce na żebra i chowamy je. Możemy nawet manualnie schować, od razu już jesteśmy w lepszej tutaj pozycji. Druga rzecz, spinamy pośladki. Mocno już samo spięcie pośladków spowoduje, że ta miednica ustawi się bardziej w pozycji neutralnej. Już mamy, już możemy powiedzieć, że zlikwidowaliśmy przodopochylenie miednicy, ale teraz trzeba to zakodować. Ja jestem mimo wszystko bardziej zwolennikiem w pierwszej kolejności wzmacniania osłabionych grup mięśniowych niż zaczynać od rozluźniania. Tak, wiele osób tutaj poleca jakieś rozciągania, rozluźniania powięziowe. Jestem tutaj dużo bardziej, mówię, naciskam, kładę nacisk na wzmocnienie osłabionych grup mięśniowych, załączenie ich do pracy i wierzę, że potem po prostu wszystko zacznie pracować. Także powiedziałem wam, że pierwszy rejon, który jest osłabiony, są mięśnie brzucha. Ogólnie, tak, mięśnie prosty brzuch, ale też równie mięśnie głębokie. Dlatego moje ulubione ćwiczenie, które mam nadzieję, że już większość z was zna, wall back, tak? Czyli ćwiczenie, które nie dość, że pomoże nam aktywować troszeczkę przeponę do pracy i ta przepona, jeśli będzie pracować już, będzie ustawiała żebra w dobrej pozycji, ale też uczymy się spinać mięśnie brzucha i trzymać tą pozycję zamkniętej kochy tych schowanych żeber. Tak, zobaczcie, zobaczcie co się dzieje. Kładziemy dłonie delikatnie przy ścianie i teraz tak, robię pierwszy wdech nosem, tak jakbym chciał napełnić brzuch powietrzem. Wydech ustami, tak, jeszcze raz, wdech nosem, napełniamy brzuch powietrzem, bardzo ładnie, teraz na wydechu ustami. Zobaczcie, jak przepona powinna już pociągać nam żebra do tej lepszej, schowanej pozycji. Powtórzmy to jeszcze raz. Wdech nosem. I jak zrobię duży, mocny wydech ustami, mocno, mocno, żebra same się schowają. Teraz w tej pozycji spinam brzuch. Tak jakbym chciał, nie tutaj dociskam mocno ręce w ścianę. Lędźwia są też tutaj aktywne. Robię krótki wdech, unoszę nogi do góry.
i nie pozwalając, żeby lędźwia wyginały się, z wydechem, trzymając ten ciasny oddech, opuszczam jedną nogę do dołu z wydechem, wydech i zdechem w górę. Cały czas tutaj trzymam aktywne mięśnie brzucha, nie pozwalam, żeby żebra się... Wydech w dół i wdech w górę. Wydech w dół i wdech w górę. Wydech, dotykam piętą i wracam. 2-3 serie, 8-12 powtórzeń, zrobi robotę. No i teraz najsilniejsze ćwiczenie stabilizacyjne, aktywacyjne na mięśnie brzucha, deska. No i tu mamy piękny przykład, Sonia nam zrobiła właśnie w przodopochyleniu miednicy książkowo na Instagrama, to by się świetnie sprzedawało, ale my chcemy tak was zrobić tutaj w realu, żebyście wycisnęli z tego ćwiczenia ile się da. No i Sonia, dobrze było jakbyś spróbowała spiąć pośladki. Spiąć pośladki, spięcie pośladków powinno spowodować nam, no jak tam, nie da rady, spięcie pośladków powinno spowodować ustawienie miednicy pod względem neutralnym. I to jest bardzo powszechne, jeśli zobaczycie, że osoby, które uczymy planka, jeśli są w takiej pozycji, nie są w stanie włączyć pośladów. No i teraz pokażę wam, jak możemy to naprawić. Ręce połóż pod czołem. I mówię, chcemy tak naprawdę, żeby, jeśli ktoś, są osoby w skrajnym przypadku, że naprawdę mogą mieć problemy w ogóle z napinaniem pośladów, dlatego w najprostszej pozycji leżenia na brzucha, proszę, zepnij mocno pośladki, tak jak potrafisz. Tak, spinaj, rozluźnij, przytrzymaj 2-3 sekundy i rozluźnij. To czasami możecie jedno z pierwszych waszych ćwiczeń rozrywkowych, tak? Sama nauka napinania pośladków, bo wiele osób może mieć z tym problem. No właśnie, no to już wiemy, że trzeba po prostu ścisnąć pośladki, ale teraz trzeba tak ścisnąć, żeby ustawić miednicę. Także wyobrażamy sobie, jakby tutaj kręcimy, jakbyśmy kręcili wokół osi. Napinając pośladki powinniśmy skręcić miednicę, ok? I też powtarzamy to kilka razy. Wyginamy, czasami nawet nienaturalnie, krępująco wygląda to na siłowni, możecie się gdzieś w rogu schować, nie ma problemu, ale kodujemy ten ruch. Chcemy, żebyście starali się w głowie zakodowali ten ruch tyłopochylenia miednicy poprzez napięcie pośladków. 8 powtórzeń powinno w zupełności wystarczyć. Spinamy poślady i ustawiamy. Sonia, próbujemy. Deska, ok? I poczekaj. I spróbuj teraz spiąć pośladki i podwinąć miednicę. Super, już jest lepiej troszeczkę. Wyżej daj troszeczkę brzuch, wciągnięty. Mostek do góry. No i trzymamy. Mamy, zobaczcie, pięknie pozycja żeber. Pośladki napięte. Plecy powinny tworzyć jedną linię, głowę, odcinek piersiowy, biodra i wszystko powinno być napięte. Mocno spinaj uda, mocno spinaj pośladki. Tak jest. No i tu kodujemy tą naszą prawidłową pozycję miednicy. Aktywowaliśmy brzuch, aktywowaliśmy poślady. Pokazałem wam, jak włączyć poślady, żeby ustawiały na miednicę. I teraz integrujemy sobie już to w złożonych wzorcach rychowych, tak? Bo chcemy to przecież wykorzystywać na naszych wszystkich ćwiczeniach, tak? I kodować, i wzmacniać. Także bardzo powszechna kompensacja występuje w czasie przesiadu. My pokazujemy wam wariant prisoner składu, który możecie sobie wrzucić świetnie do rozgrzewki, korygować i potem robić to już normalnie w ćwiczeniach wzmacniających, tak? Czyli załóżmy, Sonia znowu ustawiła się przodopochylenie miednicy i zobaczcie, co się dzieje, jak będziemy ćwiczyli w takiej pozycji. Tak, widzicie, ta miednica zostaje cały czas. Jak nie aktywujemy pośladów, widzicie, cały czas zostawiamy w tym wygięciu. Pośladki praktycznie w ogóle nie pracują. Dobrze, zatrzymaj się i teraz chcemy to skorygować, naprawiamy, tak? Czyli znowu chowamy żebra, spinamy pośladki, ustawiamy miednicę, trzymamy spięty brzuch i teraz powoli na wdechu, trzymając tą pozycję naszą, ciasną, aktywujemy poślady. Zobaczcie, zupełnie inaczej troszeczkę, od razu aktywują się dużo mocniej mięśnie pośladkowe do pracy. Teraz można powiedzieć, włączyliśmy je dopiero do pracy. No i dalej integrujemy już ćwiczenia, które będą nam bezpośrednio wykorzystywać te pośladki, czyli we wszystkich ćwiczeniach, gdzie będzie występował wyprost biodra. Tak, to już wiecie, że hip thrust, glute bridge, też musicie opanować tą pozycję, ale bardzo powszechne i bardzo ważne właśnie w czasie martwego ciągu. Bardzo mocno żebra uniesione w fazie i pośladki z tyłu, klata do góry. Bardzo powszechna kompensacja u dziewczyn właśnie, które gdzieś tam, czy u facetów też, którzy nie potrafią wykorzystywać pośladków, którzy są uwięzieni w tej pozycji przodopochylenia miednicy. Dobra, teraz jak to korygujemy? Znowu, wszystko to samo. Stajemy sobie wyprostowani, już zaczynamy
tej naszej dobrej pozycji, tak? Czyli łopatki ściągnięte, żebra schowane, pośladki napięte. I teraz bardzo powoli, powolnym ruchem, stojąc wyprostowany, idę do tyłu biodrami, dłońmi szoruję wzdłuż ciała, jak najbliżej, ściągam łopatki i jednym ruchem staram się wyjść do przodu. Głowa w dół, Sonia, ściągnij łopatki, wypchnij klatę i jednym ruchem, bum, tak jest, cała się wyprostuj, kończ wzrokiem na wprost. Łopatki, nie puszczaj chwytu, głowa, tak, wdech. I dopinamy mięśnie pośladkowe. Super. No i ostatnie ćwiczenie, które na pewno bardzo mocno pomoże Wam wyplewić te nasze złe nawyki chodzenia i ćwiczenia przed bokiem miednicy. Nazywa się ono pull through. Zaczynamy podobnie jak do martwego ciągu, czyli spinamy pośladki, zamykamy żebra, trzymamy tutaj ściągnięte barki, napięty mięsień najszerszy i na odblokowanych kolanach staramy się taśmą wyjść jak najbardziej za siebie, głowa idzie w dół i jednym ruchem wypychając biodra, mocno napinając pośladki, wypychamy do przodu, wyciągamy taśmę lekko, spróbuj taśmę wyciągnąć przed siebie. Powoli wdech i z wydechem zaangażuj pośladki. Jeśli nie macie wyciągu, to samo możecie robić z doczepioną taśmą powerbank. Tak samo świetnie się sprawdzi. Ale stop, stop, stop. Co ty robisz? Co? Nie tak nie uczyłeś. A, no tak. Co mam? Pośladki. Mostek do przodu. Tak jest. O, i plecy przestały boleć. Proszę, taki zobaczymy, jak będziesz to przed ustem. Złote rady, polecam cię na przyszłość. Ty, lepiej. Lepiej, jak tyle lat się męczyłam, to wystarczy tylko to zrobić? Muszę częściej z dziewczynami chodzić na treningi. No kochani, mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek, gdzie podziękujemy serdecznie Soni za to, że zgodziła się już modelką. No i co, Sonia, co muszą widzowie teraz robić? Subskrybujcie kanał, lajkujcie zdjęcia. I coś jeszcze było trzecie. Zadawajcie pytania w komentarzach, jak macie propozycje odcinków, też piszcie. No już niedługo okaże się moja książka Poziom Wyżej, także szukajcie, będzie www.poziomwyżej.eu albo .com. Coś to chyba .com, chyba .com, chyba .com, także już niedługo będzie mogli możecie odkładać pieniądze. I wiele innych porad treningowych. Już niedługo wszystko będziecie mieli tutaj w jednym tutaj naszym W jednym zbiorze. See ya.